synagoga jest, aczkolwiek też nie jestem zwolennikiem wystawiania obrazów w świątyniach, bo to są miejsca kultu. Lesko powinno mieć swoją galerię. Jest tyle lat, to jest prawda. Tyle lat Lesko funkcjonuje i ci burmistrze, gdzie są ci burmistrze, którzy nie dali pieniędzy, dają na wszystko, tylko nie dają na kulturę. Ale kultura jest najważniejsza, bo ona kształtuje duszę tego młodego człowieka i tego nawet starszego. Więc tych pieniędzy nie daje się na kulturę. Galeria powinna być, więc się adoptuje synagogę. Nie powinna synagoga być galerią. To jest miejsce kultu, jest to miejsce święte. Ja nie jestem religijny, ale trzeba szanować te miejsca. To jest moje zdanie. Lesko powinno mieć swoją galerię. Dlaczego nie? Lesko jest bardzo ważnym miastem. Jest to brama do Bieszczad. Cała Polska przejeżdża przez Lesko praktycznie. Tam powinna być galeria. Tam powinni promować takich ludzi jak mnie i innych. Ja nie mówię, że ja tu jestem, ja jakiś artysta wielki i chcę być tylko ja. Ale sztukę, ale prawdziwą jakąś taką sztukę, no trochę z górnej półki, a nie sztukę ludową taką, którą się propaguje po Bieszczadach, no tandetę i później to się utożsamia z jakąś kulturą naszą karpacką. Mam wrażenie, że wiele ważnych osób zapomina właśnie o tym bardzo ciekawym i ważnym elemencie, takim można powiedzieć, społecznym. Ja myślę, że ci decydenci, którzy rządzą teraz, w ogóle pod uwagę nie biorą tego. Mhm. Dla nich, oni chyba nie rozumieją, co to jest sztuka, od tego zacznijmy. Co to, jaki ma to wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Mówiłeś, że kiedyś pan burmistrz był zainteresowany współpracą z tobą. Jak to wygląda obecnie? W ubiegłym roku miałem tą przyjemność spotkać się z panem burmistrzem. Rozmawialiśmy na temat mojej jakiejś tam działalności. Ja mu się tam przedstawiłem, że jestem, że istnieję tutaj, że od 3 lat dopiero jestem tutaj u nas, na Podkarpaciu. I no fajnie, to na początku myślałem, że z tego coś będzie, bo nawet pan burmistrz mi tutaj zaproponował, że jest takie miejsce w starej kamienicy na plantach w Lesku Ormiańskiej, z tyłu tej kamienicy jest duże pomieszczenie, z którego można zrobić galerię. Byłem tam, pani z Domu Kultury pokazała mi to miejsce. Rzeczywiście jest to potężna przestrzeń, idealne uważam na galerię. Ale niestety trzeba tam włożyć trochę pieniędzy, dlatego że tam już jest zrobiony remont, ale trzeba zrobić jeszcze podłogi, ogrzewanie, no i to wszystko. Także to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale na tym się skończyło, już więcej nie miałem żadnych spotkań. Czyli kwestia dotycząca tego, że ten obiekt nie jest jakby przystosowany do udostępniania prac, ewentualnie tworzenia pracy. To byłby idealny obiekt, bo to jest duża przestrzeń, tam jest duże jedno wielkie pomieszczenie i dwa mniejsze są. I można było to zaadoptować na pracownię, ale taką autorską, na przykład rozumiem. Ja bym to wziął, gdybym miał pieniądze, żeby włożyć na remont tego. To dla mnie byłoby to idealne. Dla mojego malarstwa nawet wielkoformatowego, sztalugowego i w tych klimatach takiego późnego baroku, bo teraz ten klimat mnie kręci, więc chciałbym taki cykl zrobić, to za chwilę opowiem o tym. Ale jak mówię, to są pieniądze duże tam trzeba włożyć. Może nie duże, ale no, podłoga i gaz, czy tam ogrzewanie, woda, no, takie media. Ja uważam, że taki obiekt powinien być przez gminę przygotowany. Nie znam się na tym. Żeby tacy ludzie właśnie jak ty mogli udostępniać swoje prace ludziom. Żeby każdy mógł się zapoznać z takimi ludźmi, z takimi pracami. Wiesz, i jak mieszkałem w Zakopanem, bo przez lata w Zakopanem prowadziłem taką małą galerię z kolegą na Krupówkach. To była taka stricte uliczna galeria, ale z dachem, więc funkcjonowała cały rok. To był dobry biznes w tamtych czasach. Zakopane funkcjonuje dobrze, bo i te galerie tam funkcjonują. Ale do czego zmierzam? Zakopane ma swoich artystów. Ja osobiście znałem się z Władkiem Hasiorem. Ja tam do niego chodziłem prywatnie, znaliśmy się, bywałem u niego w domu. I Hasior, no, to jest wielkiego, jak pytasz o formę, to jest wielkiego formatu artysta dla mnie. Jak na tamte czasy, to naprawdę jego asemblaże, to wszystko, no, to naprawdę był prekursorem wielu Górna półka, tak, wielu dziedzin.
Ale do czego zmierzam? Ten sam Hasior, jego nazwisko już było tym synonimem, który przyciągał turystów, ludzi, bo Hasior jest. Wiesz, później stary Leżakowni, miasto Zakopane, udostępniło Hasiorowi galerię właśnie i na tym miasto zyskało, bo ściągało rzesze turystów. Prestiż miasta rośnie. Gdyby w Lesku była taka pracownia, taka galeria, ja jestem w stanie tą galerię zrobić. Taka galeria ściągnęłaby mnóstwo ludzi. Ludzi kultury, ludzi sztuki. Mógłbym tam organizować różne działania artystyczne w tej przestrzeni. To byłaby dobra wizytówka dla miasta. A to są też pieniądze, bo to przyciąga kulturę, ale ludzie myślą, że kultura nie ma pieniędzy. Tam są potężne pieniądze, tylko trzeba umieć zainwestować. Ja wiem, jak zainwestować, ja wiem, jak przyciągnąć ludzi. Bo ja nie tylko obrazy chcę malować, ale chcę też jakby się włączyć tutaj w tą działalność naszą regionalną i wspierać jak mogę swoją osobą nasze to miasteczko Lesko, bo chciałbym bardziej się skupić na tym Lesku, bo całe moje życie jakby tak oscyluje wokół Leska. Mimo, że ja jestem Sucherze z Mineralnej, ale to parę kilometrów. Rozumiem, że czekasz na to, by ktoś dał Ci szansę. No czekam. Byłoby to dobre, żeby może ktoś spróbował pomyśleć o tym, że ja mógłbym być dobrą wizytówką dla naszego regionu. Myślę, że na pewno. Ja mam pomysły. Rozumiem. Bo samo malowanie to jeszcze mało, ale tu trzeba mieć właśnie pomysł, jak to zorganizować. Jestem w stanie to zrobić. Rozumiem. Gdyby włodarze Leska w jakiś sposób tu przychylili się do mnie, wiesz, uśmiechnęli, powiedzmy. Czerkis, dziękuję Ci serdecznie za to, że znalazłeś dla mnie czas. To ja Ci dziękuję. Bym mógł przybliżyć Twoją osobę szerszemu gronu. Dzięki, cała przyjemność po mojej stronie. Było mi miło również. I polecam się, możemy częściej robić jakieś akcje. No to wiesz, to jest mój debiut, ja się generalnie...